Obawy są tu całkowicie normalne. W końcu koszt projektu wnętrza to kwota od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Pytania o sposób pracy, cenę czy ilość zmian są całkowicie normalne i nie są żadnym nietaktem. Jako inwestorzy powinniście śmiało o wszystko pytać. W pracy zawodowej działam transparentnie. Wszystkie informacje dotyczące ceny, ilości poprawek czy zakresu projektowego od razu znajdziesz na mojej stronie. Jednak postanowiłam dla Ciebie nagrać ten film, aby rzucić odrobinę światła na wszelkie niuanse i zakamarki dotyczące pracy projektanta wnętrz. Zanim zaczniemy, drobna uwaga. Chociaż omawiane tematy dotyczą wszystkich projektantów, to jednak każdy pracuje inaczej. Dlatego w tym filmie opowiem Wam o moim podejściu i sposobie pracy. Zaczynamy. Ile to kosztuje? Zakres usług i cena to według mnie elementy, które powinny być od razu widoczne. Dlatego u mnie o te informacje nie trzeba się prosić. Przejrzysty cennik znajduje się od razu na mojej stronie internetowej. Cena jest podana za metry kwadratowe, więc bardzo łatwo możesz pomnożyć swój metraż przez stawkę i gotowe. Podana cena to kwota brutto. Nie doliczamy niczego ekstra. Jednocześnie ta cena nie podlega również negocjacjom. A co jeśli projekt mi się nie spodoba? Przede wszystkim to normalne, że masz prawo się tego obawiać. I nie ma w tym nic złego, żeby o to zapytać. Jednak zanim dokładnie odpowiem Ci na to pytanie, pozwól, że przybliżę Ci, jak wygląda u mnie i mam nadzieję, że u większości projektantów cały proces poznawania Twoich potrzeb. Po wszystkich formalnościach od razu otrzymujesz ode mnie bardzo szczegółową ankietę projektową. To w niej znajdują się właśnie pytania, jaki styl preferujesz, w jakim kolorze najlepiej się czujesz, jakim budżetem dysponujesz, czy masz jakieś swoje pomysły oraz czego tak naprawdę oczekujesz od swojego wnętrza. Moja ankieta to nie tylko suchy zbiór pytań. Znajdziesz tam również przykłady, zdjęcia, a nawet linki do naszych artykułów na blogu, mające pomóc Ci i ułatwić odpowiedź na dane pytanie. Dzięki temu Twoje odpowiedzi i decyzje będą świadomym, mądrym wyborem. W ankiecie poproszę Cię również o przesłanie kilku inspiracji, które pozwolą mi jeszcze bardziej poprzez obraz zobaczyć, jaki klimat wnętrza oczekujesz. Oczywiście z pewnością nie będą to pomysły, które przełożę jeden do jednego. Po prostu często obraz powie mi nieco więcej niż słowa. I teraz najważniejsze. Moją ankietę projektową wypełniasz w zaciszu swojego domu. Dlaczego? Ponieważ już dawno zauważyłam, że przypytując Cię jak agentka FBI, wcale nie pomagam Ci i nie ułatwiam analizy swoich potrzeb. Jednak proces poznawania Twoich potrzeb to nie tylko ankieta. Po wypełnieniu ankiety spotykamy się, aby omówić Twoje odpowiedzi. Do takiego spotkania skrupulatnie się przygotowuję, tworząc analizę Twojego wnętrza. Dopiero wtedy jestem gotowa, aby zaprojektować Twoje wymarzone wnętrze. Dlatego jak widzisz, Twoje wymarzone wnętrze nie powstaje z próżni, czy mojego widzimisię. Twoje wymarzone wnętrze powstaje dla Ciebie, w oparciu o Twoje potrzeby i oczekiwania. Dlatego ze mną ryzyko, że projekt Ci się nie spodoba, jest bardzo małe. A odpowiadając na Twoje pytanie, co jeśli projekt Ci się nie spodoba? To odpowiadam, to poprawiamy. Moim celem jest stworzenie dla Ciebie wymarzonego mieszkania. I tak naprawdę będziemy pracować tak długo, aż ten cel nie osiągniemy. Ile mam poprawek? Każdy projektant w swojej pracowni nieco inaczej definiuje sposób i ilość wprowadzenia poprawek do projektu. Stąd warto o to pytać. U mnie masz możliwość wprowadzenia 3 tur globalnych poprawek. Oznacza to, że po spotkaniu, na którym omawiamy projekt, masz możliwość wniesienia dowolnej ilości zmian. I tak 3 razy. Wszystkie zmiany zbierasz w jedną wiadomość i to jest nasza jedna tura poprawek. Co prawda w mojej karierze zawodowej jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się dojść do 3 tury poprawek. Sporadycznie zdarza mi się 2 tura do pojedynczych elementów. Natomiast nie będę ukrywać, że projekty, które otrzymujesz, często przechodzą bez zmian lub 1 tura poprawek naprawdę jest kosmetyczna.
Tak naprawdę, nawet jeśli powiecie mi, że wszystko jest idealne, to i tak odrobinę wymuszam Was wprowadzenie jakichś drobnych zmian, choćby tylko po to, żeby sprawdzić, czy to, co wybraliście, jest tym ideałem. Dlatego właśnie temat poprawek nie jest dla mnie tematem tabu czy ujmą w pracy projektanta. Uważam, że projekt wnętrza jest dla Was. Ja natomiast wkładam całą swoją kreatywność, wiedzę i serce, by pomóc Wam stworzyć tą wymarzoną, idealną przestrzeń. Ile projektów otrzymam? To bardzo podchwytliwe pytanie, ponieważ u mnie na koniec otrzymasz jeden kompleksowy projekt z całą dokumentacją i listą zakupów. Natomiast w trakcie całej naszej współpracy, choćby za sprawą poprawek, pojawia się kilka wersji. Natomiast ja w swojej praktyce zawodowej wprowadzam coś jeszcze innego. Już na pierwsze spotkanie omawiające Twój projekt przygotowuję nie jeden, a dwa projekty wizualne. Przedstawiają one zazwyczaj różne układy i odmienne spojrzenie na stylistykę i klimat wnętrza w zakresie Twoich potrzeb. Dzięki temu już na samym początku możesz zobaczyć pełne spektrum możliwości, które oferuje Twoja przestrzeń. Więc w moim przypadku ilość kierunków, które omawiamy, jest zdecydowanie większa, ale ostatecznie przyjdzie wybrać nam tylko jeden, ten idealny, wymarzony kierunek Twojego wnętrza, który staje się projektem końcowym i do niego przygotowujemy całą dokumentację i listę zakupów. Czy mogę kupić to, co zobaczę? Oczywiście. Wszystko, co zobaczysz na projektach, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Do końcowego projektu otrzymujesz pełną listę zakupów, która uwzględnia materiały, meble i elementy w zakresie naszego budżetu. Co więcej, do niektórych elementów dodaję nawet kilka wariantów, abyście mogli podjąć najlepsze dla siebie decyzje. Czy masz zniżki w sklepach? U mnie? Tak. Jako jedna z nielicznych projektantek wnętrz nie biorę prowizji od firm lub sklepów za umieszczanie ich produktów w Twojej liście zakupów. Dzięki temu kwoty prowizji, które normalnie sklepy płacą projektantom i architektom za umieszczanie ich produktów w Twojej liście zakupów, przechodzą na Ciebie w formie dodatkowego rabatu. Takie rabaty są na poziomie 10 do nawet 20%. Dzisiaj nie chcę zajmować się tematem prowizji w naszej branży projektowania wnętrz, bo o tym z pewnością jeszcze będzie inny film, ale jeśli temat Was zaintrygował, to polecam nasz podcast. Dlaczego prowizje dla projektantów wnętrz to zło? Ile trwa cały proces projektowy? W zależności od wybranego przez Ciebie zakresu prac i Twojej decyzyjności, współpraca ze mną trwa od 5 do 12 tygodni. Ogólny schemat współpracy przebiega w tak zwanych interwałach. Czyli są momenty, gdzie Ty masz trochę pracy, jak na przykład przy wypełnianiu ankiet, oraz są momenty, gdzie Ty odpoczywasz, a ja pracuję nad projektem. Co ważne, o wypełnienie ankiety proszę Cię z wyprzedzeniem. Dzięki temu mam czas na analizę, więc gdy zaczynamy prace projektowe, wszystko idzie sprawnie. To podejście eliminuje tak zwane puste tygodnie. Dzięki temu pozwala mi dla Ciebie pracować bardzo efektywnie. Warto tutaj podkreślić, że mówiąc o czasie współpracy od 5 do 12 tygodni, mamy na myśli cały ciąg projektowy. Zarówno proces, gdzie ja tworzę projekt, jak i proces, gdzie Ty potrzebujesz czasu na podejmowanie najlepszych dla siebie decyzji. Jak wygląda rozliczenie? To jest kolejny bardzo ważny temat, o który warto zapytać projektanta, bo każdy z nas pracuje nieco inaczej. U mnie system rozliczeń to 10, 40, 50. Przy podpisaniu umowy poproszę Cię o wpłatę zadatku, który wynosi 10% wartości naszej umowy. Ta wpłata rezerwuje dla Ciebie termin i cenę. Zwróćcie uwagę, że to zadatek, a nie zaliczka. Oznacza to, że jeśli odstąpisz od umowy, to ten zadatek jest bezzwrotny. Ale w przypadku, gdybym to ja odstąpiła od umowy, zwracam Ci podwójną wartość zadatku. Następna wpłata wynosi 40% wartości umowy. Dokonujesz ją w chwili rozpoczęcia prac projektowych. Dniem rozpoczęcia naszych prac projektowych jest pierwsze spotkanie, na którym omawiamy Wasze odpowiedzi w ankiecie. Ostatnią część stanowiącą aż 50% wartości umowy wpłacasz po zakończeniu prac projektowych,
czyli z chwilą otrzymania ode mnie kompletnego projektu końcowego. Uważam, że takie podejście i podział płatności jest przejrzysty i uczciwy dla każdej ze stron. Czy mam ekipy do polecenia? Z zasady nie polecam żadnych ekip remontowych czy wykonawców mebli, ponieważ odpowiadać mogę wyłącznie za swoją pracę. Natomiast właśnie po to tworzę tak przejrzystą dokumentację, aby łatwo można było ją wysłać do ekip remontowych i dokonać klarownej wyceny. To właśnie ta część projektu jest uniwersalnym językiem remontowym. A ja dokładam wszelkich starań i całe moje doświadczenie projektowe, aby każdy, kto otrzyma moją dokumentację, mógł bez trudu zrealizować ten projekt. Realizacja marzenia, jakim jest idealny dom czy mieszkanie, bywa stresująca. Dlatego nie warto dodawać sobie dodatkowych stresów. Jeśli czegoś jesteście niepewni, to po prostu pytajcie. Współpraca z projektantem wnętrz powinna przebiegać w komforcie i zaufaniu oraz otwartości na Wasze potrzeby. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda współpraca ze mną, jakie mam ceny i ostatnie terminy, to zajrzyjcie na stronę mojej oferty. Link do mojej oferty znajdziecie w opisie pod tym filmem. A jeśli macie jakieś pytania, to nie bójcie się ich zadać w komentarzach. Na każde z nich chętnie odpowiemy. Tymczasem dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Mówiła dla Was Róża z Twojego pierwszego mieszkania.